Grasz w Fortnite'a? Dobrze się składa, bo mam coś dla ciebie. Wbijaj na lootpark.com. Otwieraj skrzynki Fortnite, zdobywaj osiągnięcia, wygrywaj V-dolce i wpłacaj je do gry używając Paysafe Card. Depozyty najpopularniejszymi metodami płatności. Codzienna darmowa skrzynka, eventy oraz ekstra gratisy. Zarejestruj się już dziś używając linku z opisu. Subskrybuj, dzwonkuj, lajkuj, komentuj i wygraj 40 tysięcy V-dolców. Więcej info w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Programie Honey VSE w 3 złote. Próbuję czegoś tam, nie? Wiesz, to jest 10 dzięki wielkie na 3 złote. Co ja mam powiedzieć? Ja coś mogę dopowiedzieć jedynie, ale no... Wszystko tam Honka na swoim streamie robi. Ja nie mam co mówić, no. Dobry film dzisiaj widziałem, co naprawdę, no kurde. Jest, że tak powiem, mocnym dowodem na niekorzyść tego streamera. Mogę wam podlinkować, ale to pewnie każdy widział już. Tylko, a, większość powie, a, 15 minut film, to nie oglądam. Czy to ten film? Tak, dobry link dałem, czekajcie, zaraz przyspomuję. No nie wiem, materiał moim zdaniem może otworzyć oczy niektórym. Nie wiem, dla mnie jest legitny, proszę bardzo. Ja sobie obejrzałem cały, tak się wkręciłem. Pod moim wczorajszym filmem Evron napisał mi komentarz, że ustosunkuje się do niego o 19 na swoim live, więc żebyśmy tam wszyscy wbili, kto jest ciekawy co do tej całej wielkiej dramy, no bo on tam będzie mnie wyjaśniał. No i tam jego fani się rozbiegli po moich komentarzach, zaczęli mówić, że Evron nie wyjaśni, że Evron ma takie niezbite dowody. Czego to kurwa Evron nie ma, no to ja wam powiem, że nie wiem. Ale powiem wam, że wszedłem na tego streama, mówię, jestem mega ciekawy, co tam Evronik ma na swoją obronę, na te wszystkie fake konta, na to, że to wszystko nie działa, na to, że tych ludzi po prostu nie ma, oni nie istnieją. Na co Evron zastosował bardzo fajną sztuczkę. Wcześniej, dzień wcześniej, o czym ja w sumie nie wiedziałem, dowiedziałem się dopiero od ludzi w komentarzach, że hej, bo tam jedna streamerka się już na ten temat wypowiedziała, a ty żeś to skopiował. Nie miałem pojęcia, że ta dziewczyna się o tym wypowiedziała. Dałem link w tamtym filmie do jej wypowiedzi w opisie w pierwszej linii, co od razu, żeby być fair. Co Evron zrobił? W żaden sposób nie ustosunkował się do mojego filmu. Jedyne co powiedział to... O, szuruburu, Fortnite Tracker to jest gówno zbugowane, nic tam nie działa, dziękuję, do widzenia, to był jego cały argument. I chciałbym wam teraz pokazać, na jakiej zasadzie to wygląda. Mamy tutaj jego film, tak jak wczoraj wam mówiłem. Są to te konta, prawda? Tutaj jest jakiś... Wacław Minas. Stwierdziłem, że skoro Wacław Minas wygrał sobie tutaj w tym konkursie, dokładnie w tym filmie, żeby wam to udowodnić, to już wam mówię, jak to się nazywa. Ten film nazywa się Jak ja nie cierpię snajperów. Szukamy tutaj takiego filmu. Jak ja nie cierpię snajperów. I film wcześniej musi wziąć losowanie, prawda? Czyli najbardziej wkurzający kamper w historii gier. Znaczy w jej historii, przepraszam, w historii Fortnite. Więc skoro Evron z tego odcinka wylosował na tym odcinku użytkownika, który nazywa się Wacław Minas, stwierdziłem, że okej. Mój system, który żeście skomentowali, że on nie działa, że nie ma takich filmów, w sensie, że nie ma takich kont i że nie mają filmów, to ich nie ma na YouTubie, algorytm ich nie wyszukuje. Może tak jest. Ale stwierdziłem, że znajdę inny sposób na to i mój serdeczny kolega pomógł mi jakby w tym, żeby to znaleźć. Jest taka stronka, która nazywa się YouTube Comment Scrapper, przepraszam. I tutaj pobieracie sobie po prostu całą paczkę komentarzy filmów, w którym ktoś wygrał. Czyli, żebyście się w tym nie pogubili. Na tym filmie jest pokazane, kto wygrał w tym odcinku i ten odcinek jest pobrany tutaj. Najbardziej wkurzający kamper w historii Fortnite. 3824 komentarze zostały pobrane. Co widzicie tutaj? 3824 komentarze tutaj są, tak jak widzicie, więc wszystkie komentarze zostały pobrane. Nie ma opcji, żeby jakiś komentarz tutaj został pominięty, tak jak widzicie. Ja już sobie tą paczkę tutaj pobrałem. Nazywa się ona... O, właśnie to jest ten folder. W tym folderze, żeby wam udowodnić, że jest to ten folder, to wpiszemy sobie pierwsze lepsze niki, lolek12. Tutaj już mam lolka wpisanego, dlatego że musiałem sam to zweryfikować, czy to dobrze działa. Lolek12 dał nam dwa komentarze, tak jak tutaj widzicie. Pierwszym komentarzem lolka jest sub i dzwoneczek zostawiony na twoim kanale, a drugi komentarz to... przeszedłeś klasę, proszę bardzo, przeszedłeś klasę, tak, like, nie kom. Proszę bardzo, to jest dokładnie ten sam komentarz. Na górze wam tego scrolluję, byście mogli sobie przeczytać. Pomóżcie wbić 600 subów. Tak, dla pewności jeszcze pomóżcie wbić 600 subów. Zgadza się? No wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o to tutaj, no to wpisujemy sobie nazwę
uczestnika, który wygrał, czyli jest to Wacław Minas. Wacław Minas. Sprawdźmy, czy istnieje taki gościu w tych komentarzach. Wacław Minas. Takiej osoby nie ma. Takiej osoby nie ma niestety. Jeszcze się upewnijmy. Jeszcze się upewnijmy. Nie róbmy tego błędu, co ja zrobiłem w poprzednim filmie. Się nie upewniłem. Wyacyławy Minas. No nie wiem, Evron, jak się zamierzasz z tego wytłumaczyć tym razem, czy może znowu powiesz, że hej, jesteś za mały, więc ci nie odpowiem, może cię zignoruję, a pod twoim filmem napiszę ci, że odpowiem ci na to na streamie, więc wbij. Tak jak wam wpisałem wcześniej, był to Wacław, upewnijmy się jeszcze, jak on się nazywał, Minas, Wacław Minas. Już samego Wacława nie wyszukuję w całej paczce, Wacław Minas, no niestety nie jest wyszukany. Ale wy mi jeszcze możecie powiedzieć, że hej, ale po prostu usunąłeś jego imię i nazwisko, proszę bardzo. Przesuwamy do samego końca. 3825 komentarzy. Tutaj będzie 3824 i powiecie, ha, ale żeś nas tutaj chciał oszukać, dodałeś i odjąłeś jakieś. Nie, po prostu w pierwszej linijce zawsze jest wpisany, jeżeli robicie sobie tabelki w Excelu lub w arkuszu Google w moim przypadku, to po prostu samo się wpisały nazwy tutaj i macie podany ID komentarza, nazwę użytkownika, datę, kiedy zamieścił komentarz. Wszystko, co jest potrzebne, wiecie, żeby to sprawdzić. No i macie tekst komentarza, prawda? Więc wszystko to jest jak najbardziej legit. Tutaj mam zakładkę, żeby sobie oddzielić kolejną sprawę. Następnym jest Kacpi, którego się tam mi zarzucali, że ja źle wpisałem jego nickname, chociaż ja nadal tutaj widzę 0 zamiast O. Nie wiem, może się mylę, może to jest O. Ale zobaczmy, czy jest Kacpi, który wygrał sobie w tym konkursie, w tym filmie tutaj O. Po raz kolejny. Z tego filmu bierzemy sobie, pobieramy paczuszkę. Epic Games dodał najgorszą broń, tak jak widzicie tutaj. Tych komentarzy jest 3772. U niego pod filmem 3772. Ewidentnie jest to ta sama paczuszka pobrana. I tutaj ta paczuszka jest już załadowana. Ok, więc teraz sprawdźmy, czy jest tutaj nasz Kacpi z poprzedniego odcinka. Ojej, przepraszam, wpisałem złymi literami. Przecież to nie ma znaczenia, tak samo jak w poprzednim odcinku nie miało. Kacpi. No jakbym się nie starał, 0 na 0 wyników. Więc Kacpi nie istnieje, ale dla dowodu, żeby to była ta sama paczka, wpiszemy sobie nick Pistaszek. Fistaszek. Fistaszek, znajdują się jego tutaj dwa komentarze. Jeden to jest mój nick to Fistaszek 24, oczywiście kodzik Evron w sklepie, a drugi jest to... Ta broń nie jest taka zła. Proszę bardzo, zobaczmy sobie... Ojej, pogubiłem się troszkę. Zobaczmy sobie. Ta broń nie jest taka zła, grałem nią wczoraj, proszę bardzo. Ta broń nie jest taka zła, grałem nią wczoraj. Edit komentarz. Mój komentarz brzmi jak masło maślane. Mój komentarz brzmi jak masło maślane. No nie chcę być inaczej. Niestety... Kacpi też nie istnieje w tych komentarzach. Czyżby moja teoria z badaniem elementów była poprawna? No nie wiem, Evron. Jak na razie mam nadzieję, że twoi fani zrozumieją, bo nie ukrywam, że jest to temat dla mnie mega męczący, że tak się dzieje, że ja muszę się teraz tłumaczyć z tego, ponieważ twoi fani zarzucili mi, że ja ich oszukuję, że ja wpisuję specjalnie złe nicknamy, że ty masz takie super dowody. I tak, i powiem ci więcej. Jest tutaj, gdzieś tam miałem jakąś paczkę, tylko nie jestem w stanie jej znaleźć, że widziałem, że faktycznie gościu, który wygrał, istniał i wiesz, jaka jest fajna zależność? Że to był konkurs od twojego partnera, którego musisz wysłać, bo nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ty masz w umowie napisane, że masz sprzęt dla graczy, no bo to w sumie jest gamingowy, masz sprzęt dla graczy, który musisz rozdać swoim fanom i jakby on musi być rozdany, ty nie możesz go zostawić w domu. Tak działają współprace, z tego co mnie wiadomo, a trochę youtuberów znam, że to jest specjalny, przeznaczony na giveaway, żeby promować markę, więc jakby to, że ty masz sprzęt Logitecha w domu i ty masz tego pełno, myszki, klawiatury, słuchawki, nie wiem, co tam jeszcze Logitech produkuje, to tak, to jest normalne, bo jesteś dużym twórcą i to jest po to, żebyś mógł ich promować, żebyś dawał ludziom od nich sprzęt, żeby oni go testowali, następnie polecali i kupowali. To jest całkowicie normalne, że to dostajesz za darmo i nie musisz być wcale bogatym człowiekiem, żeby cię było na to stać. Ale okej. Zobaczmy sobie teraz manekina WW. Manekin WW wygrał sobie tutaj... Znowu porównujemy filmy. Postanowiłem zostać raperem. Znajduje się film tutaj. Następny film, w którym on wygrał, czyli poprzedni, jest Wygrana bez mapy. Wygrana bez mapy znajduje się w tym miejscu. Proszę bardzo, żeby wam udowodnić. I Wygraną bez mapy pobieramy jako paczkę po raz kolejny. 3519 komentarzy. W tym wypadku 3519 komentarzy. To jest dokładnie ta sama paczka. Ja już mam tutaj pobraną. Żeby wam znowu to udowodnić, nazwa jest ta sama. Proszę bardzo. Tego linku tutaj. Czy wy widzicie link? Aha, wy nie widzicie linku, okej. Okay. No to nie jestem w stanie wam tego... Chociaż jestem w stanie. Skopiujemy ten link do filmu, kopiuj. I tutaj w komentarz go wkleję. O, proszę. Tak, bo teraz dopiero sobie doświadczyłem tego, że wy na OBS-ie moim nie widzicie linku. Widzicie, to jest link do tego filmu. Więc jakby... To jest wszystko legitne.
Ok, mamy tutaj tą paczuszkę pobraną, klikamy sobie Ctrl F, żeby znaleźć w arkuszu. Kto tutaj wygrał? Kto tutaj u nas wygrał? Manekin WW, to jest ta słynna persona, w której też niby wpisywałem źle nickname, a wpisałem manekin. Manekin WW. Dziwi was to? Bo mnie już nie. Manekina WW również tutaj nie ma. I no niestety, tak jak sami widzicie, no kolejna osoba, która nie istnieje na YouTubie, która nie ma kanału i teraz mi nie wmówicie, że bo YouTube nie pokazuje tych kanałów, ponieważ to jest pobrana cała paczka do formatu, w którym możecie sobie to wrzucić albo do Excela, albo wrzucić to do arkuszy Google. Jeżeli chcecie, to do tego linku, do tej stronki właśnie, o do tej, dam wam link po prostu w komentarzach, żebyście mogli sobie sami sprawdzać te jego komentarze. I sobie sprawdzajcie po prostu, kto wygrywa, czy taka osoba w ogóle istnieje, czy może po raz kolejny jest po prostu zbadany element i tyle, i tak to wygląda. Że będzie Dawid Cox włączany tak o. Ewron, czemu skamujesz ludzi na konkursy? Wszystko rozdaję swojej cioci. Skamujesz ludzi na konkursy? Bo wszystko chcę rozdać swojej cioci. Dzięki bardzo, Lolek, za dwa dolki. Czemu nie masz mózgu? Ewron, dmuchniesz w puzon? Proste, że tak. Proste, że tak. A ciocia to Brysia. Wszystko idzie do Brysi. Generalnie jak ktoś coś ten, to Brysia ma wszystkie nagrody. Mamy 10 minut. Dobra, Ewron, samujesz i tyle komentarzy. Plus jeden. A ty się będziesz tłumaczył jakimś gównem Wespal Gumes. Ja powinieneś dostać perma. Ale... Już idę, kolego, przepraszam. A, dobra, whatever, jak chcesz. Żeby nie było przepraszam, idę. No, ale nie mamy żadnych momentów. Dzięki, kolego, za dwa dolki. Nie myślałeś, że jak jestem gównem, to... Czemu mi płacisz pieniądze? Ty głupi jesteś? Dzięki bardzo. Masz lamp spada? Dobra, dogramy na fulla to. Ja pierdzele. Ludzie to są fajni. Jak ja bym chciał mieć zawsze dramy, jakby mnie ludzie obrażali za dolary, Jezus Maria. Ja bym tylko siedział i Ewron, jesteś gównem. Ewron, pal gumę i dwa dolary. Pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort. Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy i każdy z nich wtedy marzył jak lord. Wyrazy plątały się w ustach i każdy z nich mówił za szybko. To chyba normalne jak pierwszy komentarz na dole, czy to jeszcze hip-hop? Tylko ile razy znowu widzę wszędzie te buchomary.